funkcjonariusze policji ujawnili zwęglone zwłoki kobiety. Po przeprowadzeniu niezbędnych dowodów, po ich analizie, obydwa postępowania zostały połączone. Te postępowania przejęliśmy do własnego prowadzenia z uwagi na to, iż uznaliśmy, że osoba kierującego pojazdem BMW może mieć jakiś związek ze zdarzeniem, które zostało ujawnione w Grodziszczu. Wczoraj została przeprowadzona sekcja zwłok kierującego pojazdem marki BMW. Wstępnie biegły określił jako przyczynę zgonu zatrzymanie krążenia. Na razie nie możemy mówić o ostatecznej przyczynie zgonu, gdyż celem jej uzyskania niezbędne są wyniki dodatkowych badań. Dzisiaj w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu została przeprowadzona sekcja zwłok kobiety, której zwłoki ujawniano w Grodziszczu. Z wstępnej opinii wynika, że przyczyną zgonu tej kobiety było wykrwawienie wewnętrzne, zachłyśnięcie spowodowane ranami kłutymi w okolicy tułowia oraz w okolicy szyi, które najprawdopodobniej zostały spowodowane narzędziem ostrym, najprawdopodobniej nożem.